Dobry wieczór, Weronika Zając, Świat Gwiazd, a wraz ze mną jest Gosia Andrzejewicz. Hej! Hej, cześć! Jak się czujesz? Bardzo dobrze, jestem podekscytowana dzisiejszą premierą. Trzymam kciuki za Pawła, ale także jestem podekscytowana z premierą swojego singla, tylko mój. I chciałam do tego singla oczywiście nawiązać. Widziałam w komentarzach przede wszystkim pozytywne reakcje twoich fanów, tego, że jesteś bardzo utalentowana i że przede wszystkim tęsknili. I mam pytanie, skąd taka przerwa właśnie przed tym singlem? Jejku, ciekawe pytanie. Skąd taka przerwa? Po prostu potrzebowałam inspiracji. A ten utwór powstał przy współpracy z amerykańskimi producentami i po prostu wymagało to wszystko czasu, żeby to doprowadzić do końca i do finału, więc po prostu uważam, że takie dobre pomysły wymagają czasu. A co ci dało takie właśnie chwilowe odsunięcie się od polskiego show biznesu, oprócz oczywiście owoców artystycznych, tak? Wiesz, czy ja się odsunęłam od show biznesu, może od ścianek, ale cały czas koncertowałam, nie zrobiłam sobie żadnej przerwy, nawet jak urodziłam synka, 2 tygodnie po jego narodzinach występowałam, więc moje życie artystyczne cały czas jest bardzo, bardzo intensywne, natomiast faktycznie gdzieś na ścianki przestałam chodzić. Nie wiem, jakoś nie ciągnęło mnie do tego. Ja kocham koncerty, kocham publiczność moją, a na ściankach trzeba się tylko uśmiechać. I pozować. Tak, dokładnie. Bo wiesz, tutaj mnóstwo artystek występuje w różnych programach, w reality show, albo na przykład w programach tanecznych. I a propos tego właśnie, że teraz przechodzimy tak naprawdę przez ostatnie odcinki już niestety Tańca z Gwiazdami, mam pytanie, czy w ogóle śledzisz ten program i tę edycję? Kiedyś śledziłam, ale teraz, to ona chyba jest w poniedziałki, tak? Nie mam niestety czasu oglądać tego programu, bo wtedy przyjeżdżam z trasy, bo najczęściej po prostu gramy w weekendy, ale przyjeżdżamy właśnie w poniedziałki, więc wtedy, kiedy jestem z gwiazdami. Ale ja trzymam kciuki za wszystkie osoby, które spełniają swoje marzenia. Jest to na pewno inspirujący program i po prostu dotrzymam za nich kciuki. Bo ty oczywiście doświadczenie na parkiecie masz, takim bardziej lodowym powiedziałabym, bo oczywiście widzieliśmy cię w Gwiazdy Tańczą na lodzie. Gdybyś dostała propozycję od Tańca z Gwiazdami teraz, to byś ją przyjęła czy nie? Myślę, że teraz nie. Po prostu chcę się skupić na moich piosenkach. Mam tak dużo skomponowanych utworów, że chcę po prostu skupić się na swojej twórczości. Czyli po prostu skupiasz się na koncertowaniu, a żaden taki program nie wchodzi w grę, chyba że jakiś inny, niekoniecznie Taniec z Gwiazdami. Żaden program nie wchodzi w grę, bo zamierzam w tym na przykład miesiącu wydać teledysk, który został już nakręcony do mojego utworu Tylko Mój. I no, premiera tego teledysku będzie wiązała się z różnymi promocyjnymi działaniami, to wymaga czasu. A po tym teledysku będą kolejne single, więc na pewno w przeciągu pół roku chciałabym bardzo intensywnie wrócić do wydawania teledysków i singli. Także na tym skupia się moja uwaga teraz obecnie. Czyli zapowiada się bardzo intensywny okres, bo faktycznie będzie dużo pracy na pewno przy takim klipie. A mam pytanie właśnie takie z ciekawości czystej. Czy jest jakaś artystka, do której się porównujesz, bądź taka, którą się inspirujesz? Nie porównuję się do nikogo, porównuję się jedynie do siebie sprzed roku czy sprzed kilku lat. Bo to jest bardzo zdrowe podejście. Tak, no rywalizuję głównie z sobą samą, samą sobą. Chcę być coraz lepsza w tym, co robię. Chociażby na przykład ostatnio zapisałam się na kurs języka amerykańskiego, angielskiego, żeby polepszyć swój akcent, żeby po prostu władać biegle językiem angielskim. Ale inspiruję się innymi artystkami. Moją ogromną inspiracją jest Ariana Grande, która ma przepiękną technikę. Tak jak operuje głosem, to jest po prostu, ja mam wrażenie, że nie jest z tego świata. Jakaś nadprzyrodzona siła tutaj wchodzi w grę. Tak, bo naprawdę to jest wybitna postać i naprawdę jest to moja ogromna inspiracja. Kim się jeszcze inspiruję? Generalnie słucham zagranicznej muzyki.
Bardzo mnie inspirują artyści ze Stanów Zjednoczonych, ze Szwecji i czasem mam jakiś sentyment też do włoskich wokalistów. Tak, także to... Okej, takie inspiracje w takim razie znamy. Jakie jest Twoje największe marzenie zawodowe? Chciałabym jak najbardziej, jak najwięcej tworzyć utworów, które wyszłyby poza granice Polski. Chciałabym grać koncerty za granicą, to jest moje marzenie. Okej, oczywiście spełnienia tego marzenia Ci życzymy. Z mną była Gosia Andrzejewicz. Bardzo dziękuję.